350 podań na 20 miejsc pracy. Jest to dla nas radosny dzień. Dzisiaj startujemy z procedurą naboru. Nasze komisje będą pracowały tutaj przez 4 dni. Przez 2 dni mamy etap pisemny, a 2 dni będą trwały rozmowy. Postaramy się wybrać najlepszych kandydatów do pracy. Są to stanowiska najniższe w służbie cywilnej, podreferendarz oraz referendarz. Już na to drugie stanowisko to studia wyższe są konieczne. Miło by było, gdyby to były profile, które od razu predestynują takich kandydatów do pracy, ale jest to właściwie taki rodzaj stanowiska, że każdy zdolny, inteligentny młody człowiek na rynku pracy, bo nie dyskryminujemy wiekowo, może zgłosić się i stać się urzędnikiem. Jest to najbardziej istotny etap w całej procedurze, natomiast cieszymy się bardzo z tego względu, że możemy wykorzystać ten potencjał, który drzemie właśnie tutaj. Bezrobocie w Białej Podlaskiej to jest 12,6, bodajże nawet 7%, a w Warszawie tylko 2, więc wydaje mi się, że to jest właściwy kierunek działania, żeby poprawić i pozyskać dobrych pracowników. To jest najważniejszy etap w całym tym procederze. Natomiast, no cóż, w tej chwili wyłaniamy kandydatów. Będzie to Wydział Postępowań, czyli będą zajmować się ci Państwo, którzy zostaną wyłonieni, postępowaniami administracyjnymi. Będą wystawiać decyzje związane z elektronicznym poborem opłat. Uważam, że jest to bardzo dobry pomysł, a nie tylko ja tak myślę, ale również liczba kandydatów, 350 osób, które chcą się zgłosić właśnie tutaj do ITD, do pracy w tej instytucji, świadczy o tym, że właśnie tak powinien działać rząd, tak powinny instytucje państwowe działać, że właśnie ta decentralizacja, żebyśmy szli w tym kierunku, aby instytucje państwowe z Warszawy wyprowadzały się do tych mniejszych ośrodków właśnie tutaj na ścianie wschodniej, szukały osób do pracy, to jest trafienie w punkt. Świadczy o tym liczba osób, świadczy o tym zaangażowanie, świadczy o tym, że ci ludzie będą pracować i ta fluktuacja osób, które będą zmieniały pracę, jest dużo niższa właśnie na terenach wschodnich. Po prostu to jest kwestia taka, że tutaj ludzie mają bliżej do domu, nie muszą wyjeżdżać do dużych ośrodków, a są tak samo wykształceni.